Michał Łudrzyński, witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na Rzecz o Polityce, część trzecia, a ze mną w studiu Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczypospolitej. Jurku, 3 lata temu, 20 lutego, zaczęła się lać krew na Majdanie już tak na większą skalę. Gdzie jesteśmy po tych 3 latach? Wtedy wielki entuzjazm Ukraińców, europejskie flagi w centrum Kijowa, ludzie oddawali życie za zmianę, za walkę z korupcją. I co? No myślę, że jest wielkie rozczarowanie, chociaż ja i tak z podziwem spoglądam na Ukraińców, którzy mają teraz zarobki najniższe w Europie i jeszcze jakoś to znoszą, ta skala protestów przeciwko temu, że nic się właściwie nie zmieniło, w sensie nie załatwiono podstawowej sprawy, czyli nie zlikwidowano systemu oligarchicznego, a z drugiej strony, że nie zrealizowało się marzenie, nie o to, nie, oczywiście nie o przyjęciu gdzieś na zachód, ale to, żeby to w ogóle było realne. Ten miks tych dwóch czynników powodowałby, moim zdaniem, to, że ludzie powinni się bardziej buntować, czyli tak są jeszcze bardzo spokojni. A jak się mówi, że są bardzo spokojni, to znaczy, że założenie jest takie, że mogą być jeszcze bardziej niespokojni, czyli że mogą nas czekać bardzo jeszcze niepokojące wieści z Ukrainy, nie tylko z frontu w Donbasie, czy nie tylko z jakichś potyczek na granicy z anektowanym Krymem, czy jakichś innych przeciągań między pokazywania siły sprejkowych ze stron między Moskwą a Kijowem, ale właśnie także na terenie samej Ukrainy ze strony zbuntowanego, zdenerwowanego społeczeństwa. Takie długą przemowę dałem na ten temat. No właśnie, dlatego że wtedy się wydawało, że to jest tylko kwestia jednego kroku w stronę Europy, którego nie chciał wykonać prezydent Janukowycz. Tymczasem w weekend w Rzeczpospolitej w Plusie Minusie Witalij Portnikow, jeden z takich ikon tego, co się działo na Majdanie, jak wtedy przebywał w Polsce, mówi o tym, że kwestia zbliżenia z Europą, nawet jakiegoś partnerstwa, to już jest kwestia przyszłych pokoleń, o członkostwie już w ogóle nie mówiąc. To już jest... Czy elity ukraińskie pogodziły się z taką, z tą gorzką sytuacją? Strasznie trudno powiedzieć, czy się pogodziły. No też wyjątkowo niekorzystna jest sytuacja poza samą Ukrainą. Gdyby nie było wojny w Syrii, gdy nie było kryzysu imigranckiego, to może byłoby więcej woli, żeby w ogóle jakiekolwiek pocieszające słowa pod adresem Ukraińców ze strony Zachodu padały, a tak to no, Ukraina spadła na któreś tam miejsce. I tylko co pewien z tych najważniejszych spraw, tylko co pewien czas ktoś łączy sprawę ukraińską, na przykład syryjską, obawiając się, że ewentualny, cały czas niewykluczony deal, reset amerykańsko-rosyjski może obejmować te zarówno Syrię, jak i Ukrainę. No właśnie, przyjrzyjmy się temu, co się dzieje działo w Monachium, ale też co się dzieje za Atlantykiem. To taki dwugłos, taka zabawa w dobrego i złego policjanta. Z jednej strony Donald Trump na wiecu krytykuje sądy, elity na Twitterze robi listę wrogów amerykańskiego narodu, czyli nieprzychylnych mu mediów, a Michael Pence w Europie w sposób kulturalny mówi takim językiem starej Ameryki, że trzeba zwiększać wydatki na obronność i właściwie niewiele się tutaj zmieniło. Ja myślę, że to, że w Europie pojawiło się kilku polityków z nowej administracji amerykańskiej, to jest efekt, znaczy to oni tak by przyjechali, a to w sposób, w jaki oni mówią, to jest efektem tego, że Trump zdał sobie sprawę, że żeby cokolwiek przepchnąć na swoim podwórku, potrzebuje poparcia republikanów. Widać było po wypowiedziach tutaj widocznego senatora McCaina, czy innych senatorów, że oni mają spojrzenie na NATO takie, jak poprzednie ekipy administracje amerykańskie. W związku z tym Trump nie może ogłosić resetu z Rosją. Oczywiście jest jeszcze kwestia tego, że nie wiadomo, czy w ogóle gotowy jest do tego Putin, to znaczy, co mógłby zaoferować. Natomiast niewątpliwie problem polega na tym, że Trump musi się liczyć ze zdaniem republikanów, którzy mają takie tradycyjne, przynajmniej tych głównych senatorów, które mają tradycyjne podejście do NATO i oni mieli szansę nas pocieszać tutaj. Chociaż ja osobiście usłyszałem wypowiedzi wiceprezydenta
Pence'a, że on mówi, że przyjaźń amerykańsko-europejska będzie kwitła wtedy, jeżeli będzie zaufanie do Ameryki Trumpa, a nie w ogóle do Ameryki, co wiąże się z tym, że trzeba by pewnie troszeczkę tutaj nasi partnerzy zachodnioeuropejscy powinni zmienić podejście do samego Trumpa, na co się nie zanosi. Samego Trumpa polubić. Znaczy polubić, no w każdym razie nie traktować go jako gruszkę do bicia i nie emitować co chwilę jakichś sygnałów, że to jest w ogóle jakiś inny świat, koniec Zachodu, coś tu rozumiem. No właśnie, ale kogo powinniśmy słuchać, tak? Czy senatora McCaina, który ostatnio zrobił bardzo wzruszający objazd po Ukrainie, zbliżył się do frontu i mówił, że Ameryka nie zapomni o Ukraińcach, czy właśnie wiceprezydenta Pence'a, czy Baracka Obamy, czy jego w sumie doradców, którzy potrafią mówić w sposób taki dosyć frywolny. Możemy sobie słuchać, kogo chcemy i możemy się pocieszać, że McCain jest oczywiście naszym ukochanym senatorem, no ale on już dawno nie jest ważną figurą. Jedyne ważne wybory w swoim życiu przegrał ładnych parę lat temu. Teraz najważniejszą figurą jest Donald Trump. I tylko gdyby nie to, że musi mieć poparcie przynajmniej obozu republikańskiego do zrealizowania swoich planów, już nie mówmy o tym, jakie te plany są na jakieś rewolucyjne, no to nie może się skonfliktować przede wszystkim republikanami, a dla części republikanów w kongresie senator McCain cały czas jest ważną postacią. Rozmawiamy o Polsce w Monachium. Opozycja wytyka, że prezydent Duda nie spotkał się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy to przewrażliwienie opozycji, która szuka każdego pretekstu, żeby uderzyć w rządzących, czy to rzeczywiście jakiś ważny sygnał dyplomatyczny? Nie wiem, czy to jest ważny sygnał dyplomatyczny, nie wiem, czy ktoś jakiś wysiłek włożył w to, żeby do takiego spotkania doszło, natomiast no, ja jestem troszeczkę zdziwiony, żeby nie powiedzieć oburzony w ogóle podejściem do tego spotkania w Monachium, w polskich mediach i wypowiedziach polskich polityków. To jest tak, jakby tylko tam były sprawy polskie i najważniejsze były jakieś starcia polskich polityków z innymi, tak jak Waszczykowskiego z Timmermansem, albo to jak kto na kogo spojrzał. Natomiast to, że wcale nie jest tak, że Trump już zrezygnował z resetu z Rosją, a ja tak odczytuję właśnie, mimo tych czarujących słów ze strony jego administracji, on wcale z tego nie zrezygnował i że chwilowe jest jakieś zawieszenie w resecie rosyjsko-amerykańskim, że o tym się nie mówi. I nie mówi się o tym, że konflikt między głównymi państwami Europy a Stanami Zjednoczonymi Trumpa jest tak silny, że to może doprowadzić do rozpadu, to może bym jeszcze takiego słowa nie użył, ale w każdym razie znacznego osłabienia NATO. No to o czym trzeba mówić, bo głównym zadaniem Trumpa, i to akurat jest mało kontrowersyjne też dla McCaina, jest cały czas walka z tak zwanym państwem islamskim w Syrii i wiele wskazuje na to, że ten jego wcześniejszy pomysł, że to ma polegać na tym, że będą dwie główne siły, czyli Stany Zjednoczone i Rosja, że ten pomysł cały czas istnieje, a jeżeli najważniejszym zadaniem w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest wspólna operacja Ameryki i głównego wroga NATO, no to niedobrze to nam wróży. No, to pod tym względem wypowiedź wiceprezydenta amerykańskiego też nie była uspokajająca, bo rząd o tym na jednym oddechu mówił właśnie o tym, o konieczności NATO i walki z państwem islamskim. No właśnie, więc jeżeli my się będziemy cały czas skupiać na tym, czy ktoś wszedł w spór, znanym tam zresztą, bo to, że Waszczykowski ma takie zdanie na temat Timmermansa, a Timmermans takie zdanie na temat Waszczykowskiego, nie jest specjalnie niczym nowym, a ja przez dwa dni słyszałem chyba 50 razy, kto co sądzi o starciu Timmermansa. A ty co sądzisz? Ja sądzę to, co powiedziałem. To znaczy, że to nie jest nic nowego, bo jakie jest zdanie polskiego MSZ-u, czy szerzej polskiego rządu wobec tych takich najbardziej atakujących rząd PiS-u europejskich, unijnych przedstawicieli jest znane i tak samo znane jest, co ma Timmermans do powiedzenia na temat tego. I że teraz on przejął właściwie te pierwsze skrzypce w Unii Europejskiej, to on chce nas rozliczać, chociaż nie wiadomo, czy chcą to też robić jego szef, choćby Juncker, a przede wszystkim nawet wiadomo, że nie chce tego robić Angela Merkel. Jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz
polskiego wątku. Opozycja jest oburzona wystąpieniem Antoniego Macierewicza, który w jednym zdaniu połączył atak na Gruzję, wojnę na Ukrainie i katastrofę smoleńską. Była tutaj w studiu dziś posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej, mówiąc, że to ośmiesza Polskę. Jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? Uważam, że to jest po prostu błąd, że to jest kompletnie nieczytelny sygnał. No, nie wiem, czy jakikolwiek uczestnik konferencji w Monachium wcześniej był świadom tego, że są jakiekolwiek dowody na temat tego, że Rosja zaplanowała to, co się wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku, więc myślę, że to głębokie zdziwienie. Wypowiedź byłaby bez tego fragmentu jak najbardziej uzasadniona. No, włączanie sprawy smoleńskiej do zagrożenia ze strony Rosji jest bardzo niedobre dla Polski, bo stawia, no właściwie doprowadza do tego, że stajemy się dosyć mało poważni. No. Chyba, że ktoś nagle przedstawi dowody na to, że to był rzeczywiście zamach, no, ale ja sobie nie przypominam, już Antoni Macierewicz jest ministrem kilkanaście miesięcy i nawet jakiegoś nowego śladu dowodu nie widzę, nie słyszę. Także być może to wszystko było skierowane na rynek polski, do jakiegoś twardego elektoratu, ale twardy elektorat nie uczestniczył w konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Na koniec chciałem się zapytać o zaskakującą, moim zdaniem, bo to muszę powiedzieć, było dla mnie zdziwienie, gdy czytałem słowa szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera po wezwaniu Amerykanów, żeby więcej państwa europejskie płaciły na budżet obronny. On tak właściwie przyszedł do kontrataku, mówiąc, żebyśmy się nie dali szantażować Amerykanom, bo przecież co prawda nie wydajemy na obronę tyle, ile trzeba, ale wydajemy mnóstwo na pomoc humanitarną. No to szczególnie Luksemburg nic prawie nie wydaje, jest malutki, a nawet procentowo wydaje szczególnie mało. To jest właśnie to, co powiedziałem, że jest głęboki konflikt między częścią przynajmniej zachodniej Europy a Ameryką Trumpa i Juncker nie ukrywa tego, a wywodzi się z ugrupowania europejskiego, czyli Europejskiej Partii Ludowej, która raczej w sprawach transatlantyckich zachowywała przez wiele, wiele lat takie stanowisko, że to jest podstawa naszego bezpieczeństwa. Mało tak, to, gdy polski rząd zachęcał do, czy usądował Komisję Europejską, czy dałoby się ominąć limit wydatków finansując obronę. On mówił, nie, no bo zasady są wspólne, ale zachęcamy wszystkich do wydatków na obronę jak największych. Tak, i na przykład najważniejsza partia tej Europejskiej Partii Ludowej, czyli CDU, cały czas przynajmniej oficjalnie głosi, między innymi Wolfgang Schäuble, minister finansów, że Niemcy to zrobią. Znaczy, może nawet przyspieszą. Zapowiedziały, że to będzie się działo w ciągu 10 lat, dochodzenie do 2%, do 10 lat licząc od szczytu w Bali w 2014 roku. Być może zrobią to krok szybciej. Natomiast tak jak Juncker myśli wielu innych polityków unijnych, to słychać było takie głosy z Francji, no tam akurat rządzą socjaliści, tak i ze strony socjalistów przyszłych, czy socjaldemokratów słychać to tych, którzy mogą dojść do władzy w Niemczech, teraz współrządzą minister spraw zagranicznych nowy Gabriel też powiedział, że nie widzi powodu, żeby coś przyspieszać, ulegać Amerykanom. To są bardzo niedobre sygnały. No, wydawanie 2% na obronność w momencie, kiedy toczy się największa wojna współczesności w Syrii i ona, jednym z jej efektów są ataki terrorystyczne w Europie. Na samym pograniczu Unii Europejskiej toczy się następna wojna i nie wiadomo, czy z powodu różnego, no, choćby imigranckich spraw nie dojdzie znowu do jakichś siłowych rozwiązań. Mówienie o tym, że to jest jakiś nieprawdopodobny wysiłek dla Luksemburga na przykład, to mnie dziwi. Choć trzeba powiedzieć co do Luksemburga, powiem jedną rzecz. Luksemburg coś ten malutki, na tak, początek, na koniec. Luksemburg wysłał swoje wojska na flankę wschodnią, a na przykład nie wysłali nasi wielcy sojusznicy Węgrzy. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Był Państwa i moim gościem. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę w imieniu kolegów prowadzących i koleżanek Rzeczy o Prawie i Rzeczy o Biznesie. Zapraszam na godzinę 11 i 13. Bądźcie Państwo z nami.